Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii 10 Inspiracji, w którym opowiem Wam o czterech pomysłach na aranżację altan ogrodowych. Aranżacja altan ogrodowych ma znaczenie zarówno ze względów estetycznych, jak i czysto praktycznych. Liczą się funkcjonalność i efektowny wygląd. Ciekawie wkomponowana, wygodnie urządzona altana stanie się Waszym ulubionym miejscem wypoczynku. Nieważne, czy pada deszcz, czy praży słońce, w altanie nic nie zakłóci Wam relaksu lub spotkania z przyjaciółmi. Miejsce, w którym będziecie często spędzać czas, powinno być wygodne i estetyczne. Spokojnie, po obejrzeniu tego filmu aranżacja altan ogrodowych nie będzie miała przed Wami żadnych tajemnic. Na początek warto zdefiniować, czym tak naprawdę jest altana. Jak się okazuje, to pojęcie jest zaskakująco szerokie. Altana, nazywana niegdyś ciennikiem, to lekka, zadaszona budowla ogrodowa. Jej ściany są często ażurowe, jednak za altany uznaje się również ogrodowe domki, popularne na ogródkach działkowych. Altany mogą być wykonane z różnych materiałów – drewna, metalu, cegieł, kamieni, a nawet z tworzyw sztucznych i kompozytów. Zwykle pełnią wiele funkcji jednocześnie. To azyl, świątynia dumania, albo wręcz przeciwnie – miejsce spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, schronienie przed niepogodą, upałem, a przy okazji schowek na narzędzia, meble ogrodowe i inne sprzęty. Pewnie nie zaskoczy Was fakt, że aranżacja altan ogrodowych to zagadnienie co najmniej równie złożone jak definicja altany. A więc po kolei. Zanim przejdziemy do sedna, to jeszcze jak zawsze wspomnę, że wszystkie zdjęcia, które tutaj widzicie, pochodzą z projektu Busem przez Polskie Ogrody. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kategorii pierwszej, którą są altany ażurowe. Altana ażurowa to po prostu zadeszenie wsparte na kilku filarach, budowla pozbawiona ścian lub ewentualnie o ścianach wypełnionych lekką kratką, roletą lub tkaniną. Tego typu altany są przeważnie wykonane z drewna. Prym wiodą projekty w stylach romantycznym i rustykalnym, z dwuspadowym dachem, krytym dachówką, gontem, papą lub słomą. Coraz większą popularność zdobywają nowoczesne, minimalistyczne projekty. Dominują w nich kąty proste, próżno szukać jakichś wymyślnych detali i zdobień. Alternatywą dla drewna są altany metalowe lub rzadziej wykonane z poliwęglanu. Altany murowane, mimo ażurowych ścian, sprawiają wrażenie masywnych i solidnych. Zresztą właśnie takie są. Mogą być wykonane z cegły lub kamienia, zataszone dachówką, papą lub gontem. Zdarzają się również konstrukcje kombinowane, czyli altany na ceglanej lub kamiennej podmurówce z filarami z drewna oraz dachem krytym dachówką lub gontem. W tym przypadku raczej nie ma wyboru. Takie altany to kwintesencja rustykalnego stylu. Kategoria druga – altany półażurowe. To w zasadzie jest nasz neologizm określający altany o trzech pełnych ścianach i jednej ażurowej. Tak jak poprzednio, mogą być wykonane z drewna, cegły albo kamienia. Ciekawym rozwiązaniem są drewniane altany o ścianach częściowo uzupełnionych słomianą matą albo wikliną. Zdarzają się również drewniane altany częściowo obudowane pleksą. Kategoria trzecia, czyli altany domki. Klasyka działek rot, czyli małe, wielofunkcyjne domki z drewna lub murowane. Wytrawni działkowicze doprowadzają do nich prąd i bieżącą wodę, zmieniając je w letnie mini-rezydencje. Pamiętajcie, że według regulaminu rodzinnych ogródków działkowych zamieszkiwanie na terenie rot jest niedozwolone. Nawet okazjonalne nocowanie w altanie na terenie działki w rot jest naruszeniem powyższego zakazu. W praktyce bywa z tym różnie, zwłaszcza po zakrapianym grillowaniu. Co innego altana wybudowana w przydomowym ogrodzie lub na Waszej własnej prywatnej działce. Co innego altana wybudowana w przydomowym ogrodzie lub na Waszej własnej prywatnej działce, nienależącej do rot. Możecie w niej z powodzeniem nocować i traktować jak normalny dom w mikroskali. Pod warunkiem, że rzeczona altana się do tego nadaje. Kategoria czwarta, czyli aranżacja wnętrza altan ogrodowych. Musicie mi uwierzyć, że to jest naprawdę temat rzeka. W wersji minimum możecie ograniczyć się do ustawienia w altanie stolika i krzeseł. Większa altana daje pole do popisu.
Możecie ją wyposażyć w komin i urządzić wewnątrz grill lub wędzarnię. Oprócz stołu, krzeseł czy ławek, możecie wstawić dodane fotele, kanapę, zawiesić wewnątrz hamak albo wiszący fotel. Jeśli znajdziecie dość miejsca, to przydadzą się jakieś szafki i półki. Wraz z kolejnymi elementami wyposażenia, altana może zmienić się w kuchnię ogrodową. Albo przytulny salon. Altana a la bar plażowy? Czemu nie? Wszelkie dekoracje i dodatki są dozwolone. Zegar, tarcza do rzutek, pęki suszących się ziół, radio, fotografie, rośliny i co tylko przyjdzie Wam do głowy. Jeśli altana stoi na Waszej prywatnej działce, to możecie przy niej również hodować na przykład papugi w wolierze. Ze względów praktycznych możecie przechowywać w altanie narzędzia ogrodnicze, taczkę, kosiarkę i inne sprzęty, a także zamontować przy zadaszeniu zbiorniki na deszczówkę. A więc podsumowując, aranżacja altan ogrodowych to wyzwanie dla Waszej kreatywności, ale tak naprawdę ilość środków i zaangażowania z Waszej strony jest dowolna. Altana jest po to, abyście mogli w niej wypoczywać, dlatego powinna być urządzona wedle Waszego gustu i potrzeb. Nie musicie robić wszystkiego od razu. Aranżacja altan ogrodowych, podobnie jak urządzanie mieszkania, może trwać latami i okazać się niezłą frajdą. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!